wykupili wydziałkę pod Przekątownię i wykonaliśmy kompletną dokumentację pod kanalizację. Miejscowa OSP prowadzi kapitalne remonty dzięki własnym oszczędnościom, które potraktowało jako wkład do środków pozyskanych z prądu oraz dzięki wsparciu Funduszu Żeleckiego. Podziękowania za aktywność należą się tutaj pani Katarzynie Lewandowskiej, przewodniczącej Koła Gospodarstw Wiejskich, która też wspiera strażaków. Pragnienie tutaj należy powoli, mam nadzieję, że w tym kierunku finału zmierzają działania ukierunkowane na budowę ustawy mostowej na Wisłoce, łączącej Mielec z Podlaszanami. Środki na ten cel zostały zarezerwowane na perspektywę finansową 2014-2020 w regionalnych inwestycjach terytorialnych w ramach naszego mieleckiego obszaru funkcjonalnego. Ten most, proszę Państwa, ułatwi komunikację w całym mieście, jednak również spowoduje rozwój gospodarczy nie tylko Podlesia, ale w ogóle wielu miejscowości, które są obok położone. Z kolei w Czerwicach została wybudowana droga na tzw. Majdanku. Wykonano tzw. drogę niemiecką z Goleszowa do Górki Książnickiej. Gruntownie zmodernizowano budynek remizy, który ostatnio powiększył się o odzyskane od GS lokale dawnego sklepu. Wykonany został chodnik koło cmentarza. Obecnie będą prowadzone prace nad chodnikiem Senek Podlesza. Trwają za to prace nad wielofunkcyjnym boiskiem z urządzeniami do rekreacji i rehabilitacji, które powstaje przy szkole. W Bożej Woli zadbaliśmy o drogi dojazdowe do szkół i chodnik przy drodze powiatowej. Niemniej jednak to głównie na terenie tej wsi prowadzona jest najważniejsza inwestycja. Budowa wał przeciwpowodziowych na Wisłoce wraz z obwałowaniem potoku Kiełkowskiego. Wy i pani poseł Krystynie Skowrońskiej oraz naszym radnym do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jest tutaj pan Krzysztof Nowakowski, nieobecny jest pan Jan Tarapata, przy czym też chyba zdrowotnych nie ma pana chyba Fryderyka Kapinosa, bo nie widziano. W Goleszowie wykonaliśmy nawierzchnię asfaltową na tzw. drodze niemieckiej. Przeprowadziliśmy również remont remizy. W tym roku gmina nabyła działkę w Książnicach pod pompownię ścieków i kontenerową oczyszczalnię ścieków, co umożliwia szybkie zakończenie projektu kanalizacji dla ciągu z Bożej Woli Goleszowa. W Rydzowie w gruntownej modernizacji poddano budynek remizy OSP. Zaasfaltowano część drogi gminnej, którą nazwanego Pisy. To znaczy bardzo dobrze, bardzo klasie i jakości urzędu. To również w dużej mierze ogranicza wszelkie ryzykowne działania, wszelkie ryzyka podejmowane za proszę Państwa, dzięki tak szerokiej działalności nasza gmina została uznana i do tego kraju zajmują wysokie miejsca w prestiżowych rankingach narodowych. Są też sprawy, które wyszły na rzeczywistość. To praca z miastem, powiatem, województwem i realizacja właśnie z punktu widzenia mieszkańców gminy i inwestycji przez instytucje projektowe w województwie. Nową nawierzchnię asfaltową na kilku kilometrach w drodze wykonanie 2 km drogi asfaltowej Górkę Książnicką z rowem jeździowym. Zresztą zabudowano remont wysokiego kościoła Kozielowy, zatem wyposażenia dla OSP, remonty roku generacyjny, jak również samo zwracało remonty własne w obrót przewodniczący w tej gminie. Ta odpowiedź jest szeroko zaopiniowała budowę, czyli obrotnicy z miasta, to jest ostatni z regionowych tutaj kościoła. Znaczenie dla rozwoju gminy i położenia przy Wisłoce ma odpowiednie zabezpieczenie tego położenia. Zauważę, że w dwóch Takie małe ule.
takie by wystarczyły. 1 na kilo? 8 zł, a te po 4. A gdzie to nie jest strona? Starościkny i starości. I obiecujemy Państwu, że za długo nie będziemy mówić jak Pan. Kłaniając się również samorządowi gminy Mielec, Pani Wojtajwa, wszystkimi radnymi i rolnikom terenu gminy Mielec. Chcielibyśmy życzyć tak pięknie, co to jest. Nie wracaj w lat.